Okej. Jesteśmy? Tak, nagrywasz też się nagrywa. Dobra. Witam ludzie w kolejnym odcinku Game Day Tycoon. Na czym my to ostatnio skończyliśmy? A tak. Za 2 miesiące Mbox 360 będzie wycofany ze sprzedaży. Jej. Dzień. Dział badań i rozwoju nic nie odkrywa. Dlaczego? Własny konwent czy gry AAA? Może własny konwent zrobimy. Ale to tak... Ja? Milion tylko, bo to ma 500. Jesteś na full. Jesteś już w tym... To ci kasa spierdziela, głupia. Człowieku, wiesz, że ja mam hajsu? Ja mam... kolego... prawie... 200 milionów. No walnąłeś tak? Pewnie 2 czy 3 gry pod rząd dobre. Mi się tak nie udało. Ja mam jedną 200 milionów. Ja mam jedną dobrą grę. Dobrze gadam. No. Chyba 200 milionów. Tylko tak. Chcę się przesunąć, bo ciebie kija widać. Ała. 1700 ponad. Myślę. Polewaj, a nie. Co? Gdzie masz wodę? Kurwa. Oto no jestem, dobry drunk jestem, jestem kurde epicki, nie? Dobra. Co my robiliśmy ostatniego? Cybertool, Cyberpunk akcja. Zrobiliśmy to na piątkę, idealnie. Potem 5.75 i tu miałem 10. Stary, nie umiem zrobić gry, która ma 10 na 10. Ja też, to jest pierwszy raz przez te 60 godzin gry, które mam, to? Które mi się udało grę zrobić nie było 10 wtedy, na 10. Wtedy jak pierwszy raz byłem u ciebie, nie miałeś te 10 na 10? Nie. Nie? A to masz tą grę. Miałem to, 9.75. To też mam tyle, stary. No 10, 9. No. Ale game zawsze da coś innego. Akcja, przygoda, casual, przygoda, strategia, symulacja. Dawno symulacji nie było, to zrobimy jakąś symulację. Nową grę, dużą. Co my tu mamy? Co by się na symulację nadawało? Symulacja wilkołaka. Symulacja vampira. Też nie. Kosmos. Kosmos. Robiłeś kosmos? Ale dawno. Ewolucja, symulacja też jest spoko. Fantazja, symulacja. Ach. Może kosmos, ale symulacja. Kosmos, symulacja. MMO w ogóle mogę, może. No wiem, no. Kurde. Ja tutaj obok też mam jeszcze te gry AA. AA, ale ja jeszcze tego nie odkryłem. Może robimy pierwszego MMO. Co ty na to? Ty jeszcze nie zrobiłeś? Nie. O, bo ja to w poprzednim odcinku zrobiłem. To musisz mieć dobrego tego MMO, kurde. Symulacja, kosmos, no to daj jeszcze albo akcję. Nie, czekaj, daj bo ja akcję. Mam na razie tylko projektanta poziomów i silnika. A do tych gier MMO i 3A lepiej mieć takich tych specjalistów. Ja od razu robiłem, stary. I polecam ci jeszcze dodać gatunek tego, akcji. Kosmos, symulacja, tak, akcja. Też robiłem taką grę ostatnio. Kurde. Symulacje... Dla wszystkich. Weźmiemy na PC-ta, na Mboxa One za milion i na PlaySystem 4 za kolejny milion. Mamy Xerox Ultimate, nowy silnik. Nazwijmy to... Parodia spore już mam, to co jeszcze? Ja mam teraz w głowie same moje gry, które przegrałem teraz przez 2 dni. Możesz dawać. Jak coś będzie pasować. Kurde, już nie pamiętam. Serio, nie pamiętam, stary. Nazwa gry do kosmosu, który jest symulacją i akcją. Może Star Wars? Parodia jakiegoś Star Warsa. Nie wiem, jakie wymyślałem, stary. Te. Star Peace. Stary, ja miałem... Ja chyba wchodziłem na neta i oglądałem nazwy i się inspirowałem nimi. Nie ma nikogo na czasie, żeby też polecił. Dobra, zrobimy... Planet Wars. O, na pewno coś miałem z planet. Coś miałem z planet. Myślę, że dla wszystkich. Aha, nie wierzę, że MMO? Symulacja. Bo pierwsze MMO ci, stary, tyle hajsu da, że masakra.
Czy my chcemy MMO z tego zrobić? Ten silnik nie... Nie, ja muszę jeszcze opracować silnik do... Nie mogę nawet. Wiesz co jest najgorsze? Że ten... Jak zrobisz silnik, to zaraz wskakują ci nowe technologie. Zaraz po tym no, zrobimy, wiem. Nie? Dobra. No to w sumie i tak powinno być. Symulacja, akcja. No to jakaś grafika by tu musiała być. Może nie koniecznie, to najlepsze. Zawsze daje wszystko na chuj, stary. Serio. Nie wiem, mi tak fajnie wyszła ta gra, chociaż miałem, stary, na początku kilka momentów, gdzie praktycznie leżałem, nie? Na pierwsze dwie gry przegrałem. Dobra. Zobaczmy. Dobra. Nasz specjalista od silnika zajmuje się silnikiem, okej. Okay. Rozgrywka, powiedz. Mamy tylko jeszcze potem projektanta poziomu. Rozgrywkę chyba. Na full. To jest symulacja. Symulacjo akcja. No to przy akcji na pewno, bo mówię ci, to chodzi o rozgrywkę, nie? To masz na przykład... W symulacji musi być dobry silnik, w akcji musi być dobra rozgrywka. To w sumie może zostać chyba tak jak jest. No. A tutaj damy wszystko, bo zauważyłem, że to bez różnicy jest, ile no. kasy na to wydasz. Czy masz, ile ty masz tych procent. Silnik jest full, rozgrywka, wszystko. Jedziemy dalej. Marketing już masz? Kogo? Marketing. To mam tyle fanów, że mi rozgłos rośnie sam. Wiem, ale weź kliknij. Mam marketing. Powinien być marketing. No ja go nie używam praktycznie. Ja używam, jest większy. Ja robię własny konwent, nie? Także... No, też robię zawsze. To podbija ci potem, jak ci spada gra, albo spada ci sprzedaż konsoli, to ci potem podbija wszystko. Do pewnego momentu. Nie umiem sprzedać więcej niż 8 milionów konsol. O, i tak dużo. No ale więcej jakoś nie umiem nabyć, nie schodzę. Oczywiście wszyscy chcą iść na wakacje, nie? W tym samym momencie. No, normal. Symulacja. Więc sztuczna inteligencja... Może niekoniecznie, ale projekt poziomów to zamienimy miejscami. I mamy projektanta poziomów Filipa Fresha, więc ty się tym zajmiesz. Nie wiem, czy ty coś robiłeś poprzednio. Pewnie robię. A Martin, sztuczna inteligencja to jest technologia chyba w większej mierze. Może ja się tym zajmę. Kurde, nasz projektant poziomów coś robił bez sensu. No to dla innego kolesia, co nie będzie mieć. No chyba inny koleś. Ktoś, kto jest pół na pół, tak mniej więcej. Ty jesteś jeszcze w mniej więcej takiej samej tej 500 na 300, 500, 250. I to możesz zostać przy dialogach. Mamy tutaj wszystko, easter eggi. Nie strasz mnie, człowieku. Możemy wydać demo gry ewentualnie. Bardzo popularne gry casualowe. Fajnie, że robimy symulację akcji, nie? Zawsze. Kurde. Robisz grę albo pod koniec zrobienia ten... Wchodzi ci jakiś motyw i zanim skończysz grę, to już spada. Kurde, ale ta gra będzie miała punktów? Symulacja, więc projekt świata full. Ja bym dał projekt na full i grafikę trochę mniej, dźwięk też jeszcze mniej. Ja bym zrobił tak. Ja bym nie zamienił. Chociaż naprawdę, nie, tak naprawdę to nie wiem, czy to jest jakaś różnica, ale przy mniejszych tych. Naprawdę musi być o wiele większa różnica. Hashira trzeba zamienić. Ja go zawsze Nashir, kurde, nazwę. Pierwszy raz go nazwałem dobrze. Czekaj, czy ten konwent się tego... stworzy, zanim stworzymy tę grę. Chyba tak, mam nadzieję. Dobra, wszyscy możecie iść. Na urlop. Nie, mam własny konwent, więc nie. Nie chcę na G3 iść. Dobra. Póki tego likwidujesz bogi, to ci nie spada rozgłos. No wiem, no, ale potem może być taki moment, że
Już się skończą te bugi i wtedy ci leci w dół szybko. Gry AAA. A dobra. Ten mój konwent powinien niedługo... Wysłałeś się pod samochodem. I właśnie o to chodzi, żeby jak najdłużej te błędy w tego... Żeby ten mój... Bo mój konwent ma być za chwilę, nie? Aha. A to konwent jest chyba najlepiej jak wyjdzie gra i zaraz potem jest konwent. Wiem. Za 2 miesiące PlaySystem 3 wycofany ze sprzedaży. Ja robię na PlaySystem 4. Aha, bo tam jeszcze 5 wejdzie. No. Nie wiem czy wejdzie. Wejdzie. Tak daleko jeszcze nie grałem. Ta gra jest co jakiś czas aktualizowana, żeby było śmiesznie. To ja sobie ją chyba aż kupię, bo mam bardzo mam niedosyt i jeszcze dużo dobra. Rzeczy by tam. I oczywiście 2 bugi na sam koniec wyjebali. No, tak się da czasem. Już myślę, że koniec za to. To jest. Zawsze możesz ten łatkę zrobić tego, nie? No. O, 3D wersja 6, pewnie 200 punktów badawczych. O. Aha, to pewnie będzie w dziale badań i rozwoju. Dobra, my zrobimy sobie parę zleceń, żeby mieć 200 punktów badań, bo ja chciałem kogoś jeszcze zamienić w tego specjalistę, tylko nie pamiętam kogo. Kogoś mogłem. Co? O! 7, miłe doświadczenie, Store Games. 9, wspaniała, Informer Gamer. 8, bardzo dobra, The Game Hero. I 8, można grać tygodniami, czyli 8-0. Super. Dobra, ja zrobię raport o grze. No. Tego oczekiwaliśmy, spoko. Kolejne zleconko. Nie, o. No dobra. No dobra, spróbujemy. Coś to jeszcze brzydko dzwonić, no, 5 milionów ze sprzedaży w pierwszym tygodniu, ładnie. PlaySystem 3 nie jest dostępny. Dobra. Wydaliśmy 6 gier, zrobiłem na tych 6 grach 167 milionów. Ja wydałem 4. Doszły nas słuchy, że rozeszło się 500 egzemplarzy Planet Wars. Ludzie piją z zachwytu. Super. Dobra, mam 200 punktów. W trzecim tygodniu sprzedałem 1 000 000 kopii. A gra ma tylko 8-0. No ale mam 630 tysięcy fanów, no to. A ja? Mogę mieć kolejnego specjalista od technologii. Ja mam stary, tutaj mam tych z technologii, a tutaj mam z tych, z tego, z designu. Czemu go nie mogę specjalistą zrobić? Bo potrzebujesz tego i tego. Ale nie, bo żeby specjalistę zrobić, to musisz mieć 700 tego lub 700 tego. Widzisz? Tylko? Widocznie on już jest specjalistą. Widzisz? 700 i 700. Albo tego. Oj, czekaj, o nim mówisz? O nim. Wyłącz to, Jezu. O nim. Nie, bo miał... On ma tylko już specjalizację, więc on już musi być specjalistą. A ja do końca tego nie ogarnę. No bo to powinno gdzieś tu pisać. Ale kogoś mogę zamienić, to znaczy przeszkolić, tylko nie pamiętam kogo. Bo ktoś był bliski tego po prostu. A, ciebie mogłem specjalistę zamienić od technologii. Laboratorium już mam? Mam. Gry. Historia pracowników. Lista pracowników. Ja się nie liczę na razie. Ale zresztą siebie też mogę jakiś specjalistę zrobić w sumie. Christian już jest specjalistą od designu, Auri jest naszym technologiem, plus specjalistą od silniku. Czyli Tom by mógł być kolejnym specjalistą od designu, a Nasir by mógł być a Martin może być specjalistą od technologii. Dobra, Tom. A ty już jesteś specjalistą. Nie jesteś. Dobra. To ty będziesz tym. I ty będziesz tym. Będziemy mieli po dwóch. To zmniejsza koszt tego laboratorium i tych wydziałów, tych działów badań i rozwoju. No i masz więcej specjalistów z tego. Kosmos, symulacja, akcja to świetne połączenie. Dialogi w tego typu grze to mało ważny czynnik. Połączenie platformy, M-Box, wszyscy świetne. Połączenie tematu, kosmos, wszyscy świetne. Okej. Okay. Mamy 40 punktów. Może jakiś nowy temat, albo coś tu jest, no to stać nie, bo to może, co my tu mamy, szpital, taniec, piraci, prawo. To jest
prawo, potem są... Piraci jeszcze... przygodową grę możemy zrobić. Pokaż, no ty masz... Daj do góry. To jest losowe, z czym zaczynasz. Tak? No. Właśnie chciałem to powiedzieć. Ja miałem na przykład piratów i tak dalej. Ty miałeś o wiele lepsze te niż ja na początku. To się zdarza, po prostu i tyle. Z piratami próbowałem robić dwa razy i nie wyszło nikt. A co robiłeś? Nie pamiętam, czy Ludka, bo Berbega. Sam. Ja teraz już mam wszystkie do wyboru. Tu trzeba chyba... No nie, tu jest tylko konsola, tak? Konsolę. To już czytałem, zrobić. Ale nie chcę konsoli. I raz możesz zrobić zestaw słuchawkowy tam jakiś tam pierdolę, nie? A ty już chyba jak masz konsolę, nie? Tak. Anuluj projekt. O, wsparcie dla MMO, tak. Czyli 105. No to trzeba jakieś 2-3 gry wydać. Ja jeszcze zawsze ten zróbmy sequel jakiś ciekawy. Jakieś gry, która miała dobre oceny, na przykład od Teokracji. To jest już moja druga gra. Pierwsza była ta. Gdzie to było? Despotyzm, czy coś takiego. Gdzie to jest? Butterfield. Kurde, jak dawno to było. Pamiętam, że to było. Darwin Project. Ale że co tam, to masz ten? To jest sequel. To jest sequel? Czego? No. Ja sequel zawsze pod nazwą bardzo podobnie, nie? Teokracji. To jest ten. Kurde. Nie widzę tego. Po prostu. Chaos Man. Get wrecked. Darwin the game. The beast in your publish w czasie. Sin City. Zabójcze Króliki 2. O. Pamiętam, że to miałem. Ale może już ta gra jest tak dawno, że jej nie widzi? Ale powinno wszystkie pokazać. Dobra. W każdym razie Teokracja miała dobry ten... Nie, bo to na pewno był sequel. Bo pamiętam, że to był sequel do politycznej strategii. I pierwsza się nazywała komunizm albo despotyzm, a teraz się nazywała teokracja. To teraz nazwijmy to jak kolejny ustrój. Republik. Duża gra dla wszystkich. Strategia. Zostaniemy przy strategii. Będzie to PC. No, czy coś z konsol będzie dobre na strategię? Chyba mniej ten PS niż Xbox. Tak mi się wydaje. Ale wchodzą chyba, tylko wiem, że przygodowe nie wchodzą. Kiedy najwyżej się tego dowiemy. No, zawsze lepiej zrobić, żeby się dowiedzieć. No. To jest strategia, więc gra fani musi być jakaś wyjebana. Ale ty, to jest stary, dawaj wszystko na maksa jak możesz. Ja się nie dziwię, że ty stoisz w miejscu z hajsem. Stary, od pewnego momentu wszystko... Ja po prostu zacząłem... oszczędzam na hajsie, o, już drugi. Ale nie, bo jak oszczędzasz na grze, to potem ta gra, masz mniej przychodu i wszystko trwa wolniej. Ty. Strategia, więc rozgrywka na full, silnik prawie na full, opowieści i zadania 25% damy. Dobra. I teraz Filip, ty jesteś projektantem poziomów, więc ciebie tutaj nie ma być. Weźmy ciebie, Hashira. A ty załącz sobie boosta. Zaczęliśmy grę dopiero, już mam 7 bugów. Kiedy się ten mój konwent pojawi do jasnej cholery? Nie wiem, powinno to pisać, brakuje mi tu... Planet Wars został wycofany ze sprzedaży. 2,5 miliona kopii, 37 milionów zysku. Ile czystego zysku? 30 milionów. Ja z tej strony Kirton Gillen z Gamers. Podobno pracujecie nad nową grą. Co byś powiedział na wywiad? Spoko, darmowy rozgłos. Czego oczekujecie po grze Republic? Sądzicie, że zostanie dobrze przyjęta? A bądźmy skromni. Ostatnio dając zróbmy szum, to wyszedł kurwa 4-7. Ja od pewnego momentu wydawałem całość.
już dwa razy mnie gdzieś tam nie wieszył, bo zrobiłem takie głupie połączenie i w ogóle nie pomyślałem o tym, nie wiem czemu. Nie. Stare zrobiłem chyba szpiegowską akcję. Czy... Aha. Coś zrobiłem, że... Dobra, projekt poziomów full sztuczna inteligencja, tak jak jest, dialogi możemy ewentualnie do 25 podnieść. Ashley się przepracowuje, ale to nie szkodzi, bo Filip jest naszym specjalistą od projektantu. Hashir. Dobra, Tom. Ty się nie przepracowujesz. Ja tutaj też coś ogarniam, dobra. Może jakiś marketing. Małą kampanię zrobię. Dodaję tyle, co nic z tego rozgłosu. Nie jest dobrze, okazało się, że gra Planet Wars ma kilka niewykrytych błędów. No ciekawe dlaczego, miała dwa bugi jak ją wydaje. To fajnie, bo teraz dasz patcha, zrobisz i będziesz mieć chyba więcej tych. Ale jeden z ludzi nie będzie pracować nad grą i milion, żeby zrobić patcha. No, co jest? Co? What the fuck? O co chodzi? Przestali robić. Wszyscy mieli przerwę. Co to było? Co to było? The fuck? Zastój w robocie. Wszyscy mieli break veny. Firma Mayos Industries wypuściła ostatnio przydatną łatkę do gry Planet Wars. Komentarz fana. Uwielbiam takie firmy jak Mayos Industries. Nie wyłudzają jedynie pieniędzy od klientów, ale rozumieją nasze potrzeby i dbają o to, żebyśmy mogli cieszyć się z gier. No. Pamiętajcie, dzieci. Mayos was nie oszuka. Dobra, strategia, więc zostaje chyba tak jak było, z tego co widzę. No, jeszcze zobaczmy. Projekt świata to jest design, grafika to jest technologia, Martin, technologia i Tom to jest miszmasz. No tak nie bardzo. Otwarte chyba, nie? Nie, tak ci powie, czy się te... Do skosztowania macie ciasteczka. No. Nie mówię więcej. Mam nadzieję, że bycie na internecie ci nie przeszkadza. Co? Bo cię wszyscy widzieli przed kamerą. No. Nasz własny konwent będzie się za 4 tygodnie, dobrze wiedzieć. Może skończymy tą grę do tego czasu. Łapka w górę, łapka w górę dla mojej mamy. Ludzie na YouTubie. Sławna mama. Tak. O! Idealnie, patrz. Republic Planet Wars. Damn! Ile typa. 1,5 miliona ludzi prawie przyszło. Jep! 360 coś do głosu. No, 166 bugów. Oczywiście wszyscy chcą na wakacje. Bo trzeba zdebugować grę. Można by Wi-Fi tutaj jechać. Takie za małe było chyba. No. Ile? 007. No. Chłe. O, kolejny rekord. Na zdrowie! Aha. Trzeba iść, bo już kichasz. Tak. Ja tak mam zawsze. Dobra, dajemy grę. Z względu na... Wiesz co jest najlepsze? No tam masz tutaj po tej stronie, nie? Tego, wyrzuć grę czy coś takiego, nie? Tak. I raz miałem takiego misklika, że zrobiłem, wiesz, taką grę, że miałem 700 czy coś tam na 700 no. I dałem wyrzuć grę. A to co, nie pyta się ciebie jeszcze ten osobno? Czy na pewno chcesz wyrzucić? Bo ja raz klikłem na kolesia, tak. Zwolni. Pyta się, tylko że ja wiesz, tak wiesz, spytało się tak, nie? I tak doszło do mnie, co się stało, nie? Myśli na urlop. Mi się coś, ja przez ten mój monitor dziwny, to widzę ekran dotąd. Nie widzę paska tego typa. W ogóle mi się już tak laguje, stary, tak lat. Przy tej rozdzielczości i przy tej dobra. Szybkości. Módlmy się o dobre oceny. O! 8, bardzo przyjemna. 7 przyjemna, 8 konkretny szpil, spoko, dzięki. Będzie i 8 bardzo dobra. No, mogło będzie być fajnie. Równe 8, ale powiedzmy, że nie jest to najgorszy sequel, jako trzecia już część tej gry.
Mam 200 punktów badawczych, więc ty zrób wsparcie dla MMO i wydamy sobie nasze pierwsze MMO z tym hangrem. Robi to? Czekaj, robiłeś... Ale nie, muszę to do silnik, nowy silnik zrobić, czy tego? Tak, ale weź sobie jeszcze te, na przykład dialogi tam miałeś, nie? Jeszcze sobie go. Jak ci brakuje, to sobie zlecenia zrób, nie? Wiem, no, już tak robię. Ja wszystkie tak napalałem. A teraz już nie. Doszły nas słuchy, że w sklepach rozeszło się ponad 1 000 000 egzemplarzy gry Republic w ciągu tygodnia. No. Nice! Damn! Ile już ta gra ma hajsu? Po tygodniu 17 milionów zysku. Po dwóch tygodniach 17 milionów zysku. Nice. 11 milionów ze sprzedaży. Leci hajsik, leci. Hajsy z YouTube'a, jak mawiają ludzie. Jeszcze jeden. Ty idziesz na urlop, wy możecie już coś tutaj zacząć produkować. Ale ja miałem takie, że nie zdążyłem czasem. No, jak sobie weźmie, że 200 na 200 nawaliło. No. Dwóch a dwóch na... czy trzech zacznie się drapać po głowie? Tak, to jest. What the fuck, ciągu to. Ale ty, długie. 8 tygodni, nie? 2 miesiące nam mamy na to. No ale to są zrobienie tego, scenki. Film o nazwie Rise VR. Stworzyły okulary VR, czyli zamiast okulusa, tak? Mogą otworzyć drogę do grania w pełnym wymiarze 3D. Nowy sprzęt nazywa się Visorius. Czy tam Visorius. Wygląda jak para gogli narciarskich. Okulary zapewniają szerokie pole widzenia oraz pewnie prawie idealne śledzenie ruchu. Pierwszy test przyprawił niektórych graczy o małą chorobę lokomocyjną, ale przy odpowiednim doborze gry ta technologia może dostarczyć nowego poziomu zanurzenia się w wirtualnym świecie. Badania chcę robić. Dobra, przygotuj się kończymy na badanie. Jezu, 100 punktów, 80 punktów, 100 punktów. No to zrobimy najpierw to. Zrobimy wszystkie zlecenia zrobimy, to może na te 80 starczy. Chociaż 2-3 punkty tylko za to zlecenie dostanę. Zależy od dużo, nie? To też będzie malutkie. No, 4. Same takie, kurde, krótkie. Tutaj zero. Ale lipa. 7 tygodni na coś takiego? To zrób lepiej już tą grę, albo im... Nie wiem, jak uważasz. Albo zrób nowy temat. Zrobimy nową grę, która będzie średnią grą zamiast dużą, żeby się nie przepracować. Walniemy dla dorosłych gry o zombie. Będzie to po prostu gra akcji i walniemy to... tylko na peceta. Taka wiesz, żeby tylko punkty badań zrobić, nie? Aha, o to ci chodzi. Nawet nie bierzemy naszego najlepszego silnika, żeby ta gra była tańsza, zrobimy to na tym szybciej silniku. Szybciej robią wtedy takie rzeczy. No, wiesz, nazwiemy to Crappy Game. Tester go nazwę. Tester albo, nie wiem. Zombie test. Tekstową. Na grafice 3D, chociaż... Ja robię na te, na Game Boye i te takie pierdoły, nie? Ale na to się robi tylko casuale. No wiem, no i właśnie one robię, ja robię takie... Ale zombie są dobre chyba tylko pod akcję, mi się wydaje. Tutaj nic, tutaj tak. Dobra. Może rozgłos leci, będę średnio gra. 4,7 miliona kopii, 60... Więcej niż poprzednio. 60 milionów zysku, tutaj było 30. Masakra, 110 milionów. No. To już jest taki budżet, że można powoli myśleć, że zrobimy własnej konsoli. Szefie, niewielka liczba oddanych fanów poprosiła o opublikowanie kodu źródłowego do jednego z naszych starszych silników. Chodzi o silnik Majos Pro. Spoko, oddamy im za darmo. Zawsze daję sprzedaj, dwa razy dałem oddać za darmo i na tym straciłem. Szefie, dostaliśmy 40 tysięcy fanów, straciliśmy 4 tysiące. Co to jest 4 tysiące przy budżecie 110 milionów? Nie chodźmy na z małej. Wanda. Tak? Spróbuj przez V. Przez V? No. Mm-hmm.
To nie, to musisz iść do brata, bo on ostatnio coś tam przy tym routerze zmienił. Tak trzeba kończyć odcinek, trzeba iść po flaszkę, bo ty już kichasz. No. No. Dobra, wydajemy tą gierkę, mamy 200 punktów badań. I tak mi brakuje 60 punktów chyba. Samo ucząca się SI, aha. Więcej mi tego dowalcie. No. Ja pierd... Dobra, zrobimy to. I zrobimy to. A to zrobimy no. W następnym silniku. Bo wiesz, wy już, możecie zacząć zlecenia robić. Musisz wow, to 3 tygodnie tylko. Nie wiem, czy to uda się zrobić. Pierwsze recenzje gry zombie test. No, przeciętnie. No, 7, miłe doświadczenie. 7, dobra gra. 7, piękna. 7? No, taka mocna siódemka. Jak na taką średnią grę, taką, żeby zrobić tylko, żeby zrobić tę grę. Może będziemy mieli z tej gry tyle przychodu, że będziemy na zero cały czas z gotówką. No. Ty, patrz, zdążyli z tym zleceniem. Nice. No i dobra. Ty zrób raport o grze. To też daje dużo punktów badań zawsze. Miłe egzemplarze takiej krapi gry, gierki. W sumie możemy wziąć, chociaż nie, bo ja jeszcze muszę silnik nowy zrobić, to nie, żeby MMO wydać. Dziękujemy. Może dobiję do tych 100 punktów. Ile tam jest potrzebne? O, teraz nawet nie sprawdzę. 150, no to nie, w życiu. Ile tych to jest? Dwa. Chociaż tu jest 6 tygodni, takie większe. Zobaczycie? Tak mamy lecie, mamy lecie. Zobaczymy. Już? Może? Ale tu 150 punktów nie będzie. Ale niewiele będzie brakować. Może jeszcze drugi ten. Chyba, że jakimś cudem minie pół roku, zanim skończymy ten, to się nowe zlecenia pojawią. Patrz, nawet zarobiłem na tej grze. Prawidłowo, o to chodzi, możesz zarabiać, stary. Nie ma zleceń. Zrobimy, kurde, małą gierkę. Będzie to... Zrób casual. Zrobimy rytm, casual. Casual, o, na... mam taką na... stary, co jest epic, nie? GS-a, na... Mpada robiłem i PPS-a. Na K... Gdzie tu jest? Na W? Nie na GR-pada. Na W. I na... GR-pada. Nie, na co ja tu miałem? Na M-pada miałem licencję, czy na Gearphone? Na Gearphone'a miałem licencję. A zrobimy na Xeroxie. Nie będziemy tego najwyższego tego. Nazwa? Nie wiem. Ja mam taką, co też jest rytm, jest casual i ona się nazywa... Kurde, ona jest dla mnie taka, bo to jest rytm, nie? Ja wziąłem coś pod uwagę, że to jest jakaś muzyczna jakaś gierka czy coś. O, dawaj, metro, o, zarobić coś. Mała gierka, nie? Dla dzieci jeszcze będzie. W casuale jest potrzebna dobra grafika. Więc mała gierka, to nawet nie trzeba przydzielać ludzi. Dobra, full tutaj, tu i tu nic. Jedziemy z tym koksem. O, za chwilę gry AAA będą dostępne. Fajnie. Nowe tematy gier. No. Trochę nie pykło. No. Kiedyś gdzieś tam coś robiłem. Kurde, tu 7 tam widziałem, jak coś leciało. O, myślę, że tutaj jest tak. Dobra. No i mam 150 punktów. Tutaj już nawet... No. To jest dziwne, że nie możesz wziąć kogoś, żeby robić coś innego podczas tworzenia gry. Tego swojego budego powinien mieć. Dobra, ty... Nie szkolenie. What the fuck? Nie, bo 50 błędów. Wystarczy ci jeszcze na tematy.
Bo. Dobrze. No, tu się żadnego rekordu raczej nie spodziewałem w mojej grze. Daj grę, ty idź na urlop, ty idź na urlop, ty idź na urlop. A ty... samo uczącą EA zrób. I ty jeszcze zrobisz raport o tej grze. Oho, 3. 4. 3. I trzy. Miałeś kiedyś jeden? Ja miałem, ale takie dawno. Problem jest w tym, że stracimy fanów na tej grze. Tak? No, jak masz poniżej 4, to tracisz fanów. O. Ty jeszcze chcesz iść na urlopik? Ja ich zawsze na urlopik wysyłam, jak mam czerwone. A my się już zajmiemy produkcją nowego silnika. Czyli tak. Wywal tam te wybory moralne. Chyba, że ty chcesz na przykład na tym nowym silniku robić gry, które mają mniejszą grafikę. Ja zostałem zawsze. No za chcę, osobę. Bo nie, wiesz. To zawsze możesz innego silnika użyć. Chyba, że bo robisz po ale to. Właśnie nie, gry. Bo na tym silniku mam więcej tych opcji tutaj, nie? No tak. No mam tyle kasy, że wiesz. Już możesz zrobić. Brak elementów ładowania. Możesz zrobić gierkę o grafice zerowej z dubbingiem. Jak to nazwiemy? Ja miałem Unreal X nawet nazwany, albo ten Precision, nazywał się precyzyjnie, nie? To mi podsunęło pomysł. Cookie Engine! Lepiej spojrzeć coś na dookoła, co ci wychodzi. Dobra. Ale ten silnik się stworzy w międzyczasie pomiędzy odcinkami, bo tak się dziać nic nie będzie. A my się widzimy za chwilę w kolejnym odcinku. Na razie. Yo.